użytkownika drogi trzeciego, współtwórcę bombowca bez war, to niewidzialnego bombowca, jest to wielki człowiek. No, jak się Amerykanie puścili do Polski, to ja się nie wiem. No. Ale wielkie osobowości potrafią. Mieszkałem poza granicami po prawie 60 lat i wróciłem do Polski, żeby ściągnąć najnowocześniejsze technologie świata. Są dwie technologie. XX wiek to jest grafen, a XXI to jest włókna bazaltowe. Jedziemy kali, wulkanicznie 6 milionów starej, i go topimy i robimy z tego włókna, a z włókna możemy od roweru do rakiet. Bo włókno bazaltowe już jest zastosowane w rakietach. Mikrofon podajcie. Jest zastosowane w tym. I dam taki przykład. Zaczniemy. Jeden z największych produktów świata to jest drut zbrojeniowy. On jest 4 razy silniejszy od stali na rozciąganie, 6 razy lżejszy. Robimy panela ekspozycyjna. Proszę pana, proszę państwa, ona co na leopardy w Polsce mają 60 ponad ton. Ja współpracuję z instytutami wojskowymi. Panela, które ściąga się, cała stal ściąga, obniża się 20 ton i robi się to ciąg niewidzialny. Ona przeszła w Pentagonie już, przeszła certyfikaty i teraz w Tarnowie Wojskowych zakłada, przeszła, gdzie przez stal zbrojeniową 7 inch taka szeroka przeszły na mój, a tutaj trzeba było przekręcić. Był strzelony specjalnym nabojem i się zatrzymał. Ten sam nabój, który przeszedł przez 7 inch, 21 cm grubości. Panie generale, można trochę z planu? To jest bazaltowe, tak? Tak, to jest włókno bazaltowe. Oprócz tego robimy domy. Domy, które proszę, mają 100 metrów kwadratowych. Wieczne domy i one proszę, wchodzą wokół takiego domu 100 metrów kwadratowych poniżej 100 tysięcy złotych. Ale robimy różne produkty, bardzo dużo różnych projektów robimy. I 3 lata temu zdecydowałem to przenieść do Polski i zakupiłem 2 duże zakłady, zainwestowaliśmy ponad już 50 milionów dolarów, ale mamy i problemy w Polsce, bardzo duże. Państwowe PGNiG na przykład podniosło o 420% gaz, który jest od wiertu. Przerzucili na giełdową cenę i będziemy zmuszeni się wycofać z Polski, jeśli tego nie poprawią. Wypisałem do posłów, 70 posłów całego Podkarpacia, ani jednej odezwy nie ma do dzisiaj. I tak nie można pracować, niszczyć inwestorów, a to jest problem tutaj. Robimy tak samo palety, europalety, gdzie europalety w Stanach Zjednoczonych co roku drewnianych palet się wymienia 1 miliard. A my zrobili paletę, która 100 razy dłużej pracuje jak drewniana paleta. I tak po kolei tu jest. Na przykład mamy tutaj. Panowie, proszę nie zasłaniać. Bardzo unikalna panela słoneczna.
która jest 60 cm na 1,5 metra i ma 945 watów. Dziękuję. To są technologie, z którymi ja pracowałem ponad 23 lata jako główny inżynier w NASA. Przyszłość obrony państwa w nowych technologiach, a nie w ludziach. Ludzie też, ale najważniejsze jest to, że technologie na przykład pracy wydają jakieś 20 lat, co zaczynali z grafenem. Trzeba być człowiekiem. Pani wydali blisko 2 miliardy zero. Ale to po to, że mamy samotowiczów, proszę pana. Wie pan, ja włożyłem 6 milionów, 6 lat pracowałem i grafen kilogram kosztuje od 100 tysięcy, od 100 tysięcy do miliona produkuje za poniżej 20 dolarów za kilogram. Taka różnica. I takie są problemy. Natomiast pomóc, co trzeba nazwać przeszkodzić. A jakie koszty będą z metra tego budowy takiego, no tego fotogniwa? Podlanika, proszę pana, ona jest 2,5 razy, prawie 3 razy. Większą ma wydajność. Ale koszty. Proszę pana, jest to 50% taniej niż chińska panela. Tak? Tak. One są były stosowane do satelitów, ale ich było 16. Też idealne dla partyzantki, proszę pana. Co ja tam? Ma pan najlepszą panelę świata. I chcemy tu zrobić, ale tak przeszkadza. Nie ustawiamy tego poziomu, tylko w pionie. Od wójta do samej góry. Porozmawiamy później. Na południe, od wschodu do zachodu słońca pracuje. Można postawić kilka razy więcej niż na płasko. Pięć takich paneli ma pan, nie potrzebuje paneli. 70 metrów mam dom do ogrzania. Ile? 70 metrów, kubatura. Proszę pana, to czy palety, panele? Pan Stanisław przywiózł tutaj paneli. Jak słońce zachodzi, pytanie, czy jakiś efekt jest energetyczny? Nie. A ja chcę panu jedno zapytanie. 5 lat temu Rosjanie mają ośrodek kosmiczny pod Moskwą. Taki swój produkcji i to takie panele kupę, jako puszka, wie pan, takie jak klasyczny jest moduł, nie? I ja widziałem coś takiego, że koledzy ściągnęli, kupili, pod innymi dokumentami to przywieźli, natomiast zaczęli testować, więc jak słońce zachodzi, to ta puszka normalnie energię daje gdzieś na 20% mniej, bo cały czas wyświecił. Muszę pan powiedzieć, że jest coś takiego, że promieniowanie kosmiczne. Tak jest, ale to w satelitach. Proszę pana, ja... To jest rewelacja, że to trzykrotna ma skuteczność. No i trzykrotnie więcej można nawet 6 na hektarze postawić. Tak, zarosta na miejscowiste, pani ministra, zero mówi, ale ciśnął parodę. Bardzo ciekawe. Przyjechali i zapytali na swoje 40 na banku płacenia. Miałem właśnie podejść. Przepraszam pana, właśnie. Bo ja tutaj filmuję pana. Naczelna organizacja techniczna już umówimy spotkanie później. Pan zainteresuje to, że ten panel może pracować do 98 stopni, czyli na równiku może pracować. A jaka trwałość? Jak długo trzyma? Tysiące lat. Ludzie w na Podkarpaciu może pokażemy do kamery. O. Takie testy? Wszystkie są. Wszystkie są. Wszystkie są. Niemieckie organizacje. Mamy wyroki. Nie ma kamery? Nie ma kamery?
Proszę Państwa, więc ja chciałem powiedzieć tak, że pan doktor Rudzicki ma tu ogromne wzięcie, a my musimy kontynuować nasze obrady. Prosiłbym bardzo, żeby tę dyskusję przenieść na inny moment, nie w tym czasie. Prosiłbym bardzo, jeszcze raz proszę, żeby Państwo usiedli na swoich miejscach, dlatego, że musimy kończyć naszą konferencję. Teraz tak, ja mam... Proszę, żebyśmy usiedli i kontynuowali nasz program. Proszę bardzo. Czy można powiedzieć? Tak. Proszę bardzo, pana generała. Ja chciałem powiedzieć wszystkim, że po tej wojskowej konferencji militarnej będzie przerwa na posiłek, kawa jest odnowa i ja się przebiorę i będzie uroczystość wojskowa. Będziemy awansowali, odznaczali tutaj. Także... Proszę Państwa, dalej jest dyskusja. Proszę, teraz będzie pan generał. Na mównicę, na mównicę. Głośniej. Moje nazwisko Edward III. Lubelszczyzna. Proszę Państwa, tak się składa, że proszę o spokój. Piękna konferencja i chciałbym serdecznie następnie podziękować organizatorów tej pięknej konferencji, która jest takim, można powiedzieć, nakazem gminy też. Chciałem powiedzieć, że Lubelszczyzna ma też swoiste doświadczenia, jeśli chodzi o obronę. W czasie II wojny światowej było tam jedyne zwycięskie powstanie w obronie Zamojszczyzny. Tkwimy w tych realiach. Ponadto chciałbym również podkreślić, że staramy się nawiązywać kontakty jako Polskie Drużyny Strzeleckie ze stowarzyszeniami rezerwistów Wojska Polskiego. Do 60 roku życia mamy kilka milionów ludzi, żołnierzy, którzy byli w wojsku, przeszli obowiązkowo służbę wojskową. Gdyby się nawet udało 10% tych żołnierzy odgromadzić, organizować z nimi na co dzień pracę obronną, jest to wielki potencjał i do tego chcemy właśnie nawiązać. Ponadto jeszcze jedna sprawa, mówimy o obronności. Ale trzeba byłoby się zastanowić, ile samorządy w terenie, samorządy gminne, samorządy powiatów przekazują, zostawiają u siebie środków na cele obronne. Albo nic nie ma, wszystko idzie do centrali. A wiadomo, że w terenie pozostawienie środków, żeby można było zorganizować te struktury, o których dzisiaj mówimy, są te środki nieodzowne. Dlatego te też poddaję pod rozwagę. Do naszych uwag, do wniosków. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to tak. Ja mam takie... No trzeba będzie tutaj jakąś konferę wyciągnąć. Panie profesorze, jest tutaj pan generał. Proszę bardzo. Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Proszę przedstawić się, panie, wszyscy mnie znają. Bliżej. Bliżej mikrofon, usta. Proszę przedstawić się, panie, wszyscy mnie znają. Jestem Jerzy Pacześniak. Jestem zaszczycony członkostwem tu z Państwem razem. Całe życie swoje młode i stare poświęciłem lotnictwu. Trafiłem do waszego zespołu, do naszego zespołu, powiem tak, po męsku. I powiem tak, że takiego koła, takiego zespołu, takiej współpracy między organizacją i mundurowymi emerytami